Cześć, nazywam się Wiktoria Guza. Z zamiłowania i z zawodu zajmuję się różnymi obszarami pedagogiki, o czym opowiadam na moim TikToku. A kim tak właściwie jestem? Nauczycielką? Funkcjonariuszką? Jak to możliwe, że w środę dolewam kleju do aktywatora, bo robimy slajma z grupą rezolutnych ośmiolatków, a w czwartek już skrzętnie notuję, że pan z pawilonu trzeciego ma dolewę, ale do wyroku? Odpowiedź jest prosta. Studia pedagogiczne. Uniwersytety WSB Merito zaprosiły mnie, żebym opowiedziała Wam, jak wyglądała moja droga do miejsca, w którym teraz jestem. Dlaczego wybór tego kierunku wcale nie był taki oczywisty na początku. Dlaczego uważam studia za czas bardzo ważnych przemian i ogromnego rozwoju. I dlaczego, moim zdaniem, warto rozpocząć tę przygodę. Ale cofnijmy się do czasów jeszcze przed samymi studiami. Szkoła średnia. Słuchajcie, będąc w liceum, podjęłam się pierwszej pracy, czyli spadły na mnie nauka, przygotowania do matury, praca w gastro i momentami naprawdę było ciężko. Chociaż z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wtedy już ćwiczyłam u siebie pewną organizację i zarządzanie czasem, ponieważ rozkład autobusów to ja miałam w małym palcu. Świetnie sobie radziłam z tym, żeby biegiem wrócić do domu, zostawić rzeczy, wziąć inne rzeczy, zjeść coś, dojechać na miejsce, wrócić, w międzyczasie zrobić lekcje. Trochę poczytać i mieć nawet chwilę czasu dla siebie. Szczerze mówiąc, nie o każdym moim nauczycielu mogłam powiedzieć inspirujący czy wspierający. Moja mama słyszała klasyczne zdolna, ale leniwa. A ja nawet kiedyś usłyszałam, Wiktoria, może ty nie przychodź na maturę z matematyki. Wyśpisz się, po co sobie głowę zawracać. A wiecie co? A ja się zawzięłam i przyszłam, bo stwierdziłam, że no kto jak nie ja. Bo ta matura była dla mnie bardzo ważna. Była dla mnie przepustką do szukania swojego miejsca w świecie. Szansą na coś zupełnie nowego i przede wszystkim drogą do dalszego rozwoju. Dlatego się zawzięłam i ją zdałam, choć nie zrobiłabym tego bez wsparcia. Murem stała za mną moja wychowawczyni. I to jej, oczywiście oprócz rodziców, najwięcej zawdzięczam. To ona postawiła mnie na nogi i zmotywowała do walki o siebie i o zdaną maturę. Udało się. A ja wtedy pomyślałam, kurczę, ja też bym chciała być takim wsparciem dla dzieciaków, dla których czas szkoły i nie tylko, to czas wiecznej potyczki ze światem. W moim liceum były różne osoby, między innymi ludzie z orzeczeniami, w spektrum, z ADHD, z lękami. I wtedy uświadomiłam sobie, że każdy z nas przynosi do szkoły dwa plecaki. W jednym książki, zeszyty, powerbank, paczka chipsów, a w drugim doświadczenia, trudności i potrzeby. A ja bardzo chciałam nauczyć się to rozumieć. I czy w związku z tym wybór tego kierunku już wtedy był oczywisty? Jeszcze nie. Póki co wiedziałam, że na pewno chcę pracować z drugim człowiekiem. Po zdanej maturze przyszedł czas na konkrety. Godzinami czytałam opisy kierunków, listy przedmiotów, opisy specjalizacji. Wiedziałam, jak ukierunkowane są moje zainteresowania. Wtedy zastanawiałam się jeszcze nad psychologią, pedagogiką wczesnoszkolną, przedszkolną. Przez moment nawet przez głowę przeszło mi dziennikarstwo. Ostatecznie wybór padł na pedagogikę ogólną, ale uwierzcie mi, to był moment, w którym uświadomiłam sobie, ile jest właściwie obszarów, którymi zajmuje się ta nauka. Mam wrażenie, że hasło pedagog kojarzy się głównie z panią, która średnio 3 razy w tygodniu ma dyżury w szkole, do której są wysyłane dzieci, które się niegrzecznie zachowują na lekcjach. A ja bardzo chciałam odczarować ten zawód. Po doświadczeniach w szkole średniej wiedziałam, jak ważne jest wsparcie dzieciaków w każdym wieku, na każdym etapie ich edukacji czy rozwoju. I złożyłam dokumenty. Czekałam na odpowiedź. Moi najbliżsi trzymali za mnie kciuki, bo wiedzieli, że ja się totalnie w tym odnajdę. Ale spotkałam się z różnymi opiniami osób z otoczenia. Słyszałam, czy ty wiesz, ile nauczyciel zarabia? No wiesz, co mówią, obyś cudze dzieci uczył, to ciężki kawałek chleba. A ja już wtedy wiedziałam, że pedagogika to nie tylko te wspomniane dyżury w szkole czy samo nauczanie, to o wiele więcej. Pamiętam, że w liceum moja klasa nie była szczególnie zgrana. Dużo ludzi, z którymi mieliśmy raczej mało wspólnego, zupełnie różne zainteresowania, kompletnie różne poglądy, aspiracje. I dopiero na studiach
Poznałam osoby, z którymi dzieliliśmy pasje, które tak jak ja czuły potrzebę zmian w systemie edukacji czy w samym wychowaniu. I jeżeli zastanawiacie się, czy na studiach łatwiej Wam będzie odnaleźć bratnią duszę, to może się okazać, że tak. Pamiętam mój pierwszy dzień na uczelni. Pamiętam, jak z świeżo poznanymi koleżankami błądziłyśmy niczym zagubione owieczki po całym gmachu uniwersytetu, po korytarzach, niekończących się korytarzach, żeby znaleźć salę, w której odbywało się nasze pierwsze spotkanie z opiekunem roku. Dobrowolnie wówczas objęłam funkcję starościny i zostałam nią już tak właściwie do końca studiów. Pamiętam też, jak znienacka właściwie uderzyła mnie taka forma dorosłości, wiecie? Nagle zwracają się do Ciebie na pani. Nagle chcą numer telefonu, gdyby coś się wydarzyło. Nagle proszę do mnie napisać maila. I wiecie, z tym pisaniem maili sprawdzałyśmy wszystkie tytuły naukowe, żeby nie walnąć jakiegoś faux pas w tym mailu. I wiecie, siedzi tak człowiek i waży każde słowo w tym mailu. Sprawdza jeszcze raz przed wysłaniem, czy przecinki, czy wszystko się zgadza. Przede wszystkim ten tytuł naukowy. I co dostaje w odpowiedzi? Ok, pozdrawiam, wysłano z iPhone'a. I szybko stało się to dla mnie normalne w sumie, bo wiecie, to jakby dwójka dorosłych ludzi, mniej lub bardziej zainteresowana danym przedmiotem, która wymienia ze sobą wiadomości. Ale to wreszcie ja byłam osobą odpowiedzialną za swoją edukację i nikt co miesiąc nie mówił mojej mamie, że nie było mnie na zajęciach, czy muszę poprawić oceny. Już w trakcie pierwszego roku pojawiły się takie przedmioty, które wywołały u mnie zainteresowania tematami, które koniecznie chciałam zgłębiać. Moja humanistyczna dusza nie pozwoliła mi przejść obojętnie lub o zgrozo opuścić wykładu z przedmiotu historia wychowania. Miłość ta zaowocowała nawet w późniejszym czasie wyborem tematu mojej pracy licencjackiej, który związany był właśnie z analizą podręczników wychowania z początku XX wieku. Sama się tym trochę zaskoczyłam, ponieważ jeszcze w szkole średniej, mimo dużego zainteresowania minionymi wydarzeniami, relacje z samym przedmiotem historii oceniłabym jako solidne love-hate. A tu proszę, niezmierna satysfakcja z ślęczenia nad broszurami z 1904 roku. I takich sytuacji, powiem Wam szczerze, było dużo więcej, ponieważ znajdowałam co rusz nowe przedmioty, które mnie zaczynały interesować. I to doprowadziło mnie z kolei do wyboru konkretnej specjalizacji. W moim przypadku wczesnego wspomagania rozwoju. Dało mi to nową kwalifikację. Oprócz przygotowania pedagogicznego, nazywam to potocznie papierem na bycie profesjonalną ciocią żłobkową. Na zajęciach, jak i w życiu codziennym, raczej nie należy do osób małomównych, dlatego zawsze lubiłam dopytać, porozmawiać, a wykładowcy chętnie podsyłali artykuły czy książki warte przeczytania. I w ten sposób trafiłam do jednego z najpiękniejszych miejsc na Ziemi, jakim była Biblioteka Uniwersytecka. Przepadłam na amen. Mogłam tam siedzieć godzinami, a wypożyczone książki wozić taczką do domu. Niestety, był limit wypożyczeń, tylko 10 sztuk na raz. I zaczęłam wtedy solidnie żałować, że życie ludzkie jest takie krótkie, a tyle jest świetnych książek, których ciągle tylko przybywa. Ale to nauczyło mnie bardzo ważnej rzeczy. Czasem dwie książki z pozoru na dokładnie ten sam temat dawały dwa zupełnie różne spojrzenia, zupełnie różne światopoglądy. I to wykorzystuję do dzisiaj w pracy. Mierząc się z kolejnym wyzwaniem, przyglądam mu się z różnych perspektyw. Już w trakcie studiów spotkałam się z opinią, że pedagogika to takie studia dla papierka. Albo, że to taka łatwiejsza psychologia dla tych, którzy się na tą prawdziwą psychologię nie dostali. To, co na pewno uświadomiły mi studia na temat pedagogiki, to, że wymaga ona bardzo dużo pasji. Pedagogika otwiera oczy, chociażby na ilość bodźców, które wpływają na nas, na nasze wychowanie. Porównując chociażby metody czy realia wychowania naszych dziadków czy naszych rodziców, widzimy, jak wiele się zmieniło i jak ważne jest, żeby zawsze być na bieżąco z naukami o człowieku. Nasze pokolenie, wychowane już w dobie internetu, mediów, bajek, przeżywa i spędza dzieciństwo zupełnie inaczej. I to motywuje mnie do tego, żeby zawsze być też na bieżąco z wątkami w bajce o niebieskim piesku w przypadku pracy z dziećmi, czy gdy pracuję z młodzieżą, żeby zawsze wiedzieć, z jakim youtuberem jest teraz drama. Dużym wsparciem tutaj jest moja młodsza siostra, która zawsze chętnie podpowie mi, co tam słychać w świecie nastolatków, jak różne wydarzenia medialne są odbierane przez młodzież i jaka jest ich opinia na ten temat. Będąc na studiach, musiałam zmierzyć się z bardzo trudnym dla nas wszystkich doświadczeniem, jakim był wybuch pandemii.
Byłam wówczas dopiero na pierwszym roku studiów i nagle z pięknej auli czy z niekończących się uczelnianych korytarzy musiałam przenieść się w zaciszę swojego domu i toczyć nierówny bój z kotami biegającymi po klawiaturze czy z sąsiadem, który wiercił w ścianie akurat wtedy, gdy ja miałam wykład. Raczej kiepską atmosferę i te nietypowe warunki edukacji, szczerze powiem, że ratowały liczne wpadki moje, moich koleżanek czy nawet samych wykładowców. Pamiętam sytuację, w której wykładowca w trakcie zajęć ustawił sobie niechcący takie, wiecie, tło na Teamsie, to była jakaś wioska elfów i przez bite półtorej godziny trzymałam kamienną twarz, ponieważ mieliśmy włączone kamery, żeby nawet kącik nam nie drgnął. Pamiętam też sytuację, kiedy zlitowałam się nad jednym z prowadzących, który to w trakcie zajęć zapytał, a włączy ktoś kamerę, żebym ja wiedział, że mówię do ludzi? I byłam jedyną osobą, która tą kamerę włączyła. Przez całe zajęcia na ekranie wyświetlałam się tylko ja i pan prowadzący. Słuchanie wykładów w zaciszu domowym, w piżamie, bez makijażu, niektórzy dojadali śniadanie, niektórzy mieli ręcznik na głowie. To było bardzo nietypowe, ale uważam ważne doświadczenie. Muszę wam jednak powiedzieć, że pomimo tych nietypowych warunków udała nam się ta pandemiczna edukacja. Wsparcie w naszej grupie było naprawdę ogromne. I wiele też zawdzięczaliśmy samym wykładowcom. Dlatego na koniec przygotowaliśmy dla nich taką niespodziankę. Wszyscy włączyliśmy kamerki i trzymaliśmy kartki z napisem dziękujemy. Niektórzy tak się wzruszyli, że chcieli nam zrobić pamiątkowe zdjęcie i zrobili zrzut ekranu. Gdyby nie wykładowcy, gdyby nie ich pomysłowość na to, jak można rozwiązać kwestię zaliczeń w tak dziwnej sytuacji, myślę, że nie udałoby mi się tak do końca rozwinąć bardzo przydatnych umiejętności, takich jak praca w naprawdę różnych programach komputerowych, zarządzanie czasem, praca w zespole. I daliśmy radę. A wiecie, dlaczego dzieci rysowały mi laurki, na których miałam na twarzy wielki niebieski prostokąt? Wyobraźcie sobie, jakim wyzwaniem było dotrzeć do grupy przedszkolaków, mając na twarzy maseczkę, przyłbicę, a na rękach rękawiczki. Spróbujcie w ten sposób zawiązać dzieciom buty albo pomóc w wycinankach. Pomyślałam sobie wtedy, że ten horror musi się skończyć, bo tak naprawdę nie da się długo pracować. Nie zliczę, ile razy słyszałam, co? Nie rozumiem i wcale im się nie dziwiłam, bo naprawdę ja sama czułam się jak jakiś astronauta na obcej planecie pełnej małych, śmiesznych kosmitów. Do dzisiaj te laurki trzymam na pamiątkę właśnie z tym narysowanym niebieskim prostokątem. Te początki pracy to było naprawdę duże wyzwanie, ale dały mi pewność, że poradzę sobie nawet w takich kosmicznych warunkach. W swojej pracy na co dzień wykorzystuję wiedzę, którą udało mi się zdobyć na studiach. Odkryłam nowe rzeczy, które mnie interesują, postanowiłam je zgłębić. Na przykład moją wielką pasją okazała się być praca z dziećmi w spektrum autyzmu. Porobiłam dodatkowe kursy, szkolenia i codziennie zdobywam doświadczenie w praktyce. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Zawsze staram się nauczyć czegoś nowego i to motywuje mnie do dalszego rozwoju. Kilka moich legendarnych rozmów z małymi myślicielami możecie usłyszeć u mnie na TikToku. Ale. Wiedza ze studiów to jedno. Weź ją teraz ładnie sprzedaj. Współpraca, rozmowa i przepływ informacji z rodzicami to bardzo ważny element mojej pracy. Wiele na ten temat mogłam się nauczyć już w trakcie praktyk, kiedy to mogłam towarzyszyć nauczycielom w trakcie takich rozmów. Czasem zdarzają się sytuacje, w których trzeba przekazać rodzicom wieści, które mogą budzić różne emocje, od zrelacjonowania wydarzeń, na przykład dokonania przez dziecko aktu zniszczenia i związaną z tym prośbą o odkupienie fantów, przez mniejsze lub większe sesje z rówieśnikami, aż po diagnozy czy sugestie konsultacji z psychologiem. Tutaj pomocna okazała się wiedza z przedmiotów związanych z psychologią, czy właśnie z samym procesem komunikacyjnym. Studia nauczyły mnie jeszcze jednej bardzo ważnej umiejętności, jaką jest pozyskiwanie naukowych informacji, odczytywanie, szukanie badań, research. Dzięki temu każdą informację, jaką znajdę, przeczytam czy usłyszę, jestem w stanie zweryfikować. Warto nauczyć się sprawdzać, kto konkretnie, jaka instytucja przeprowadziła dane badania i czy można je uznać za wiarygodne. To ważna umiejętność w świecie, w którym mnóstwo jest fake newsów i półprawd. Dzięki niej
Łatwiej jest też zweryfikować instytucje oferujące różne certyfikaty, kursy czy szkolenia, bo to ważne, żeby nie pakować pieniędzy w szkolenie, które prowadzi jakiś samozwań czy mesjasz edukacyjny. Przed rozpoczęciem drugiego stopnia studiów miałam roczną przerwę, w trakcie której pomieszkałam kilka miesięcy za granicą i przeżyłam naprawdę fantastyczne przygody. Jednak po powrocie szczerze zatęskniłam za klimatem uczelni, nowymi wyzwaniami i zaczytywaniem się w artykułach naukowych. Tym razem wybór padł na pedagogikę resocjalizacyjną. Pamiętam ten przedmiot już z pierwszego stopnia studiów i pamiętam też moją fantastyczną panią profesor od socjologii, która była szczerze zaangażowana w temat resocjalizacji czy penitencjarystyki. I pamiętam, jak poprawiała na zajęciach każdemu, komu się wymsknęło słowo więzień. W Polsce nie ma więźniów. Są osadzeni. Słyszę to w głowie do dziś, kiedy to już niedługo zaczynam drugi rok magisterki z pedagogiki resocjalizacyjnej. Zupełnie nowe przedmioty, zupełnie inne problemy i zupełnie nowe wyzwania. Zyskałam wiedzę z zupełnie innych przedmiotów i miałam okazję zestawić ze sobą to, co już wiem, to, czego zdążyłam się nauczyć, czy to na pierwszym stopniu, czy to w pracy, z tym, co teraz poznaję, z tym, czego się teraz dowiaduję, z pojęciami dotyczącymi już stricte osób dorosłych. Na moim roku są osoby, które ukończyły różne specjalizacje, więc wierzcie mi, czasami dyskusje na zajęciach są bardzo interesujące. Tworzymy grupę ludzi, którzy zagłębili się w te tematy już naukowo, zyskali doświadczenie w różnych miejscach pracy. Mogliśmy sobie dzięki temu przybliżyć szczegóły dotyczące pracy na konkretnych stanowiskach, które może objąć pedagog, a nawet zdarzyło się kilkukrotnie, że wzajemnie pomagaliśmy sobie w znalezieniu pracy czy miejsca na odbycie praktyk. Powiem Wam więcej. Odkryłam na nowo magię studenckich kół naukowych. Na pierwszym stopniu nie miałam za bardzo możliwości, żeby się w nie aktywnie zaangażować, ponieważ wybuchła pandemia. Ale teraz jestem członkinią już trzech. Penitencjarystycznego, resocjalizacyjnego i historycznego. Czego uczą? Bardzo ważne, moi drodzy. Organizowania wydarzeń, wyjazdów, konferencji, prowadzenia projektów, badań. Uczą dyskutować i współpracować z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami czy konkretnymi instytucjami. W związku z kierunkiem moich studiów bywam często w zakładach karnych. Pierwsze wyjazdy i zderzenie z tą równoległą rzeczywistością było dla mnie sporym wyzwaniem. Oczywiście doprowadzając mamę i babcię do zawału, odnalazłam się w tym świetnie. W ramach działalności koła naukowego pojechałam do zakładu, żeby przeprowadzić zajęcia kierowane do ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Byłam bardzo ciekawa, jak poradzę sobie w tym przecież nowym dla mnie otoczeniu. Póki co pracowałam głównie z małymi dziećmi. W późniejszym czasie pracowałam z młodzieżą, która miała swoje trudności, ale jeszcze nigdy nie stałam w roli edukatora dla osób dorosłych. W pracy z osadzonymi musiałam zwracać uwagę na takie rzeczy jak wyznaczanie granic, język ciała, dobór słownictwa, trzymanie dystansu w kontaktach. Z dziećmi miałam to opracowane do perfekcji, ale niektóre metody raczej średnio nadają się dla dorosłych. I tego właśnie uczyłam się na studiach i w trakcie praktyk. Dzisiaj, kiedy usłyszę pytanie, a czym ty się właściwie zajmujesz? Czasem potrzebuję z dobrych 5 minut, żeby wytłumaczyć, jak w tej swojej działalności wszelakiej łączę wiedzę dotyczącą wychowania i rozwoju dziecka z umiejętnością pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi. Interesuje mnie szczególnie temat rodzin, w których to jedno z rodziców jest osobą osadzoną w zakładzie karnym. I wybór tej konkretnej ścieżki także spotkał się z różnymi opiniami otoczenia. Jedna taka zapadła mi w pamięć szczególnie, a brzmiała dokładnie: no pani taka delikatna, no gdzie pani się tam pcha bez sensu? Tych strasznych historii słuchać, napchać sobie to do głowy, jeszcze z tymi kryminalistami rozmawiać. Po co pani sobie to robi, bo moim zdaniem nie warto. A wiecie, co ja mówię? Warto. Nie dajcie sobie powiedzieć, że jak coś jest trudne albo nietypowe, to trzeba odpuścić. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że kiedy składałam dokumenty na ten pierwszy stopień studiów, na pedagogikę ogólną, nie miałam pojęcia, że będę robić to, co robię teraz i będę tutaj, gdzie jestem teraz, bo nawet nie miałam świadomości, że tak można. Ogromny wpływ miały na to przede wszystkim studia, inspirujący wykładowcy i ludzie wokół. Nowe znajomości, nowe umiejętności i wizja tego ogromu spraw, który tylko czeka, żeby go poznać, zbadać, zrozumieć. Tak jak chciałam. Czasem śmieją się ze mnie, że ciocia wszystkich dzieci, a spędza tyle czasu w zakładzie karnym. Kto wie, co będzie dalej? Studia trwają, a nowe pomysły się tworzą. Wiem jedno, gdybym słuchała tych wszystkich złotych rad o treści tego nie rób, to się nie uda, to jest za trudne, tutaj nie ma co tego ruszać, to teraz nie mogłabym szczerze powiedzieć, że się spełniam.
Wybierając kierunek na studia, miejcie na uwadze przede wszystkim swoje zainteresowania, to co Wam daje satysfakcję. Jeśli dany kierunek może Was zbliżyć do wymarzonej pracy, to nie ma co tracić czasu. Ja w trakcie mojej przygody poznałam wiele osób, które wsparły mnie, zainspirowały do najróżniejszych działań i to właśnie im, oprócz mnie samej, zawdzięczam to, kim jestem teraz. Trzymam kciuki za Wasze wybory i za Wasze inspiracje. Pamiętajcie, studia, damy radę.